nadszedł czas, abym pokazała wam mój nowy tatuaż. Wytatuowałam sobie babeczkę. Zawsze chciałam coś takiego słodkiego do schrupania i nawet jak tak sobie na nią patrzę, to myślę, o kurde, ale bym zeżarła. Nie wiem, czy pamiętacie, ale wspominałam, że ja chcę sobie tatuować praktycznie całą rękę, także ta meksykańska czaszka i ta babeczka to są tylko elementy na tym rękawie. Jeszcze nie jestem pewna, czy będzie cały rękaw, czy będą tylko takie elementy, czy to wszystko jakoś połączę, czy nie, ale jestem pewna, że naprawdę szykujcie się na sporo filmików z nowymi tatuażami i ogólnie dopiero zaczynam. Tą babeczkę wytatuowałam sobie w zasadzie bardzo szybko, w jakąś godzinę, czy jakoś tak, no bolało. Ja się, powiem wam, już przyzwyczaiłam do tego, naprawdę, no jasne, że jest to ból, za pierwszym razem to jest w ogóle masakra, ale już naprawdę... Mogłabym sobie co tydzień robić tatuaż i nie wiem, nie muszę się jakoś regenerować czy coś. Już bym najchętniej sobie robiła kolejne, ale no, jeszcze nie jestem pewna co do wzoru. Cały czas się waham, cały czas myślę, ale w końcu chyba dam radę i... U mnie to w ogóle jest tak, że podczas tatuowania naprawdę tak mi leci krew, że tatuatorzy nie widzą, jak w ogóle mają tam dziarać, bo wszędzie jest krew i tak szybko się pojawia i trochę krwi się nie boję. Kocham tatuaże, jestem na razie bardzo zadowolona. Ej, mam już 4 dziary! Babeczka babeczką, ale jeszcze chciałabym powiedzieć kilka słów. W te wakacje zrobiłam mnóstwo fajnych rzeczy. Wydoiłam krowę, zaczęłam trzeci sezon Truskawkę, skoczyłam na bungee, zrobiłam sobie tatuaż, właśnie tą babeczkę, założyłam sklep z koszulkami. Tak w ogóle co do sklepu, to są dwie nowe koszulki, jedna jak skacze na bungee, a druga taka w stylu tego filmiku, o kurde, jestem dziewczyną. Ach, ten strój świnki. Tyle się dzieje, kurczę, już niedługo 100 tysięcy subskrypcji. Nie mam pojęcia, co zrobię. Skok ze spadochronem planuję na przyszły rok, także to odpada. Tyle was już tutaj jest. Wydaje mi się, że bardzo mocno podziękuję. Serio, robię to, co kocham i to tylko dzięki wam. Mogę kręcić i robię to dla tylu osób. Cieszę się. Kolejne wakacje mijają, ja zostaję na długo, bardzo długo. No i dziękuję.